Ponad setka dzieci skorzystała z bezpłatnych letnich półkolonii organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach. Jak się okazało, również spędzając czas w miejscu zamieszkania, nie trzeba się nudzić. Półkolonie dla małych mieszkańców gminy Gorzyce zostały zorganizowane po raz trzeci z inicjatywy wójta Leszka Surdego. Powoli przepołowiliśmy okres wakacyjny, okres wypoczynku dla naszych najmłodszych i tych nieco starszych dzieciaków i młodzieży. Cieszę się bardzo, że w tym okresie zostały zorganizowane półkolonie dla naszych dzieci. W całej gminie brało w nich udział ponad 100 dzieciaków. W tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach zorganizował 4 pięciodniowe turnusy dla dzieci w wieku 7-12 lat. Dwa z nich miały miejsce w Gorzycach, kolejne w Sokolnikach i Trześni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i opiekunów, placówki GOK przygotowały zróżnicowane zajęcia ruchowe, artystyczne, fotograficzne, taneczne. Było kreatywnie, wesoło, nie zabrakło także gier, zabaw i konkursów z nagrodami. Sprzyjająca pogoda zachęcała do wędrówek i poznawania ciekawych miejsc. Podczas każdego turnusu dla uczestników kolonii organizowane były wycieczki. Dzieci odwiedziły magiczne ogrody, Rzeszów i Krajno. Półkolonie już się zakończyły, ale lato jeszcze trwa. Cały czas placówki Gminnego Ośrodka Kultury działające na terenie gminy zachęcają do różnego rodzaju form spędzania czasu. Sportowo-taneczno-rozrywkowe zajęcia, letnie kino plenerowe i spektakle. Jest w czym wybierać. Było wiele, wiele innych zajęć organizowanych dla dzieciaków w różnej formie, zarówno zajęć świetlicowych, zajęć sportowych, zajęć w plenerze plastycznych, za co serdecznie dziękuję organizatorom, zwłaszcza pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, pracownikom Urzędu Gminy, jak również klubom sportowym działającym na terenie naszej gminy. Sezon letni zostanie zakończony cyklem dziecięcych pikników pod hasłem Pożegnanie wakacji. Będą one organizowane w 5 miejscowościach. Wszystkie letnie działania zostały sfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także ze środków własnych Gminnego Ośrodka Kultury.